klimatyczne miasteczko Guarachico. Guarachico, nie wiem jak się czyta, ale powiem wam tak, tutaj na północy, czyli po drugiej stronie wyspy, jest tak klimatycznie, jest mega. Ja się wcale nie dziwię, dlaczego w większości różnych opisów jest traktowane ono jako miejsce, żeby się fotografowie wyżyli. Wcale mnie to nie dziwi. Po prostu tutaj wszędzie można oko zawiesić, wszędzie można znaleźć jakiś klimacik, którym można po prostu oko pocieszyć. Taka wielka, gigantyczna starówka. Super, dla mnie bomba. Muzykę słyszę. Ja to zawsze muszę na jakiś dźwięk trafić. Co to było? Gdzie to grało? Nieźle dają się. Zatrzymałem się na południu Teneryfy, gdzie tak naprawdę jest smażing, plażing. A teraz, gdy jestem na północy, to się okazuje, że tu jest życie. Jak następnym razem będę lecieć w tę stronę, to już nie na południe, tylko na północ. Tutaj się po prostu wszystko dzieje. Są otwarte małe knajpeczki klimatyczne, ludzie są serdeczni, po prostu są otwarci. Jest ta subtelność, jest ten klimat, gdzie jest muzyka, gdzie są tańce, gdzie jest regionalne jedzenie, to tutaj na północy się wszystko dzieje, nie na południu. Na południu macie tylko smażenie się plackiem na słońcu. Faktycznie tam jest o wiele cieplej niż tutaj, ale ja jestem na krótki rękaw, dzisiaj mamy chyba 26 stopni. A przecież jest listopad, także jak będziecie lecieć w tę stronę, to pamiętajcie, zależy wam na opalaniu południe, zależy wam na podróżach i ogarnięciu klimatów takich typowo kanaryjskich, no to jest północ i następnym razem na pewno będę lecieć na północ, na pewno, na 100%. Miasteczko, w którym teraz jestem, jest przeurocze, jest po prostu takie fajne, no nie wiem jak to nazwać, nie chcę mówić śliczne, bo to będzie takie, wiecie, zniewieściałe, ale po prostu jest mega. Powiem wam, że trzeba mieć kondycję. Tutaj wszędzie jest wysoko. Wszędzie trzeba iść pod górę. Oczywiście jak się idzie pod górę, to później się idzie w dół. Ale po prostu jest mega wysoko. Jaką to trzeba mieć kondycję? A spójrz jakie widoki. Wow. Zaraz wam pokażę, co jest za tym wielkim murem. Właśnie tam idę. Widoki zapierające dech w piersi, co? Tamta wyspa jest samotna, tylko ptaki ją zasiedlają. Tutaj na środku stoi kościół. Dookoła nas ocean. Super! Po prostu rewelka. A zobaczcie, po prostu widok pierwsza klasa. I tak wieczorem wychodzą, siadają, coś tam jedzą, coś tam piją. Żyją. Kto by tak nie chciał, co? Powiem wam, że to jest po prostu mega widok.
Można się zabić. Nie wyobrażam sobie tutaj, jak byłby sztorm. Wieje, słuchajcie, wieje wiatr jak jasna cholera. Za mną jeszcze stoi bunkier, pamięta czasy wojny, ja jestem na plaży, która jest cała niejasna. Piasek jest typowo wulkaniczny, taki wiecie, ciemny. I mam ochotę wleźć, słuchajcie, na tę górę, która jest za mną. No nie wiem, bo wieje jak kieleckiem. Normalnie wiatr jak nie wiem co. To pewnie będzie słychać, bo jak wiecie, mikrofon mi się zwalił. No i jest teraz bezpośrednio przez GoPro, ale to nie zmienia faktu, że idę na tę wielgachną górę. Jak mi się uda wleźć, to będzie rekord Guinnessa. Wtedy zrobię może parę przebitek z góry, a tymczasem szagam po tym ciemnym piachu. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, znalazłem trochę spokoju. Wiem, że wiatr daje co nie miara, ale coś ciekawego wam powiem. Tak jak są parawany na plażach, tak tutaj parawany są kamienne. Zresztą nie ma się temu co wcale dziwić, no bo zobaczcie jaki wiatr jest. Potężny. A tutaj parawany, które są wokół mnie, są właśnie z takich kamyków zrobione jak te wokół mnie. Człowiek siedzi w takiej literze U i stara się ukryć przed tym wiatrem, ale wieje potęga, a mam wejść na tę górę, która jest obok mnie, po mojej lewej stronie. Teraz wchodzę na sam szczyt, no zobaczę, czy dam radę, bo górka z daleka, wiecie jak to jest. Wydaje się niewielka, a teraz już jestem u jej podnóży, no więc zobaczymy. Na razie zostawiam za sobą plażę golizny, a wdrapuję się tam, gdzie księżyc i słońce mówią dobranoc. Albo dzień dobry. No, nie wiem. Zobaczymy, jak tam wieje. Tutaj na razie wieje przepotężnie. I w sumie też nie wiadomo, którą drogą pójść, bo tutaj może w prawo zakręcę. Jakoś tak przy tym czymś. Albo nie, w lewo. Dobra, niech będzie tak, jak idę. To jest dopiero żywioł. Ta idea cała w chmurach. Wulkan poszedł spać. Tylko wyprawy kojota idą do góry. I bardzo dobrze. Tak powinno być zawsze. Ale numer. Tutaj stromizna jest właśnie co drugi zakręt.
Patrzcie, jak widoki. Ale numer. Wysoko. Najlepsze jest to, że jak się dobrze przypatrzeć, to czasami w tych suchych gałęziach jakieś gacie leżą, albo stanik. Super. To dopiero musiała być wariacja. No dobra, którędy? Ja pierniczę. Jaka wielka góra. A jak wieje. Ale idę. Wlezę na sam szczyt. Jak deszcz leje, to tymi rowami zasuwa błoto wraz z kamieniami. Ja nie mogę, jaki żywioł. Ale zobaczcie, jaka krucha musi być ta skała. I powiem wam tak, jest też bardzo lekka. Bardzo lekka. Składa się z malutkich, drobnych kamyczków. Jak leje, to tu po prostu musi zasuwać żywioł. Aż tam. I zobaczcie, rzuciłem lekko, a to się przełamało na pół. Dobra, którędy tędy? Którędy tędy? No dobra, może jakoś tędy. Nie mogę znaleźć tej żadnej drogi. Po prostu idę na pałę. Widzę, że tutaj jest jakaś ścieżka wydeptana. Może tą ścieżką. Jest niesamowicie stromo. Bardzo stromo. A najgorsze jest, że piasek spod nóg ulatuje. Ale wlezę na tę górę. By skały srały, to ja wejdę. Słuchajcie, do szczytu mi zostało jakieś 100 metrów. Na dole ludziki są małe. Powiem wam, że boję się. Naprawdę się boję. Można tu się spierdzielić i nikt wam nie pomoże. Lecisz po prostu. I patrzę na tego motyla, który tutaj usiadł. I wiesz co, tak sobie myślę, jak on, cholera, tak flap, 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 flap,
A ja tu ze mnie po prostu dysz wsadzę. A motylek wleciał sobie. Jak ty to robisz, motylku? Zwycięstwo. Pokonałem górę, nie górę a mnie, tylko ja ją. Nawet nie wiecie, jakie to jest zajebiste uczucie, kiedy się wejdzie na sam szczyt i po prostu... Thank you.